Przekonaliście mnie! Wszedłem do elity w Division Rivals, bo przegrywanie celowo co drugiego meczu w pierwszej dywizji, żeby tylko nie awansować, było już naprawdę głupie, a też przypomnieliście mi, że nawet jeśli wejdę do elity i na nowym Xboxie nie będzie mi tutaj wczytywać przeciwników, to zawsze mogę liczyć na was i pożyczycie mi swoje konta, bym mógł nagrać potrzebne materiały na kanał, za co bardzo dziękuję. W każdym razie, chociaż ostatecznie w tej elicie zdarzy się czasem, że przeciwnika szuka przez jakieś 2 minuty, aż pojawi się napis, że nikogo nie znaleziono, to w większości przypadków rywali wczytuje dość szybko, tylko mam wrażenie, iż o ile w niższych dywizjach gra starała się znaleźć kogoś w miarę niedaleko mnie, bo było sporo graczy do wyboru, tak teraz wczytuje mi kogokolwiek, bylebym po prostu miał z kim zagrać. Przez co niestety to, o czym mówiliście mi po piątkowym filmiku, że w elicie będą rywale, ale za to co trzeci czy czwarty mecz rozgrywany będzie w kiepskich warunkach sieciowych, jest niestety prawdą. Ostatecznie i tak cieszę się, że wszedłem do elity, bo lepiej nawet czasem przegrać przez warunki sieciowe, niż siedzieć w pierwszej lidze i podkładać się przeciwnikom. Natomiast jest tutaj inny ciekawy problem, a mianowicie po wejściu do elity otrzymałem z automatu 1800 punktów, co umieściło mnie w rankingu globalnym na miejscu numer 8530. Jednakże przypominam, to jest ranking Xboxa One, a to jest ranking Xboxa Series X. Widać różnicę? No nie, bo rankingi są łączone między platformami, a zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi, zakładając, że gracze nowego Xboxa stanowią tutaj jakieś 35-40%, wychodzi na to, że w przybliżeniu, mając raptem 1800 punktów i patrząc tylko na nowego Xboxa, mam na świecie miejsce numer jakiś 3400. No i to po pierwsze pokazuje, że tutaj tych rywali faktycznie musi być jednak niewielu, a po drugie, w elicie łączy mnie wyłącznie z przeciwnikami, którzy mają jakieś 1500 punktów rankingowych, przez co za wygrany mecz dostaje 7 czy 8 punktów, a za przegrany jakieś minus 30. Więc nawet jeśli wygram 3 na 4 mecze, no to i tak spadam w rankingu. Dlatego, żeby piąć się tutaj realnie do góry, musiałbym wygrywać 6 na 7 meczów, no ale to jest trudne do osiągnięcia chociażby z racji na te warunki sieciowe, przez co po prostu wygląda na to, że jeśli nic się nie zmieni, to nawet jeśli będę wygrywać większość meczów, finalnie i tak powoli będę zjeżdżać w rankingu. Trochę nietypowa sytuacja, ale i tak nie żałuję, że wszedłem do elity, bo po pierwsze, znając już tę grę na wylot na każdym poziomie i będąc po 2 aktualizacjach do FIFA 22, mam podstawy, by przygotować dla was rzetelne poradniki do gry, które służyć będą wam przez cały rok, a po drugie, mam już przekonanie, że FIFA 22 jest grą dla zabawy, bo ja założyłem sobie, że w tym roku będę grać najprościej jak się da, będę używać jak najmniejszej liczby zagrań, jak to tylko możliwe, a także, że nie będę bawić się drogimi składami, przez co od 2 tygodni gram ekipą, gdzie gwiazdą jest Tani Kluivert, a dookoła niego biegają Coman, Sané czy Kessié za jakieś 3000 monet. Ogólnie z takim składem w elicie wyglądam trochę jak debil, bo tutaj każdy rywal, którego mi wczytuje, ma jakiegoś Di Natale, Ginole, Pele, Zidana i tak dalej, no a przede wszystkim ma przynajmniej jedną kartę wartą więcej niż cała moja drużyna. Ale po pierwsze, pomimo tego i tak da się grać, bawić i wygrywać, a po drugie, wracając do tego, co mówiłem przed chwilą, ja cały czas gram używając dosłownie z 5 rodzajów podania, 3 strzałów, 3 trików, no i paru pobocznych sztuczek taktycznych i tym podobnych. Ja gram tak ekstremalnie prosty futbol jakimś zwykłym składem, że aż sam nie mogę w to uwierzyć, a mimo tego spokojnie bawię się teraz na poziomie elity. Więc to utwierdziło mnie w przekonaniu, że FIFA 22 jest grą dla zabawy, ale jednocześnie jest grą dość zrównoważoną i nie ma tutaj czegoś takiego, że działa tylko jeden schemat, jedno zagranie i jedna taktyka, jak oglądaliśmy to na przykład jeszcze w FIFA 17. Tutaj działają rozmaite kombinacyjne akcje, no bo jest na przykład gra w ataku pozycyjnym, ale liczą się też kontry, są gracze, którzy potrafią grać głową, a są tacy, którzy starają się rozbić rywala, by wjechać mu do pustej bramki lub strzelić finezyjnie, lecz są też tacy, którzy wymiatają formacją 4-4-2, inni są wybitni na ustawieniu 4-2-3-1, jeszcze inni wymasterowali 4-1-2-1-2 lub 4-2-2-2, a jeszcze inni dominują przeciwników nawet formacją z 3 obrońcami, no bo takowymi też da się tutaj sporo namieszać, więc póki co to obowiązuje tutaj naprawdę duże zróżnicowanie. Jeżeli tak zostanie już do końca sezonu, to FIFA 22, pomimo wielu wad, które już przedstawiłem w przeszłości, ma szansę zostać zapamiętana jako dość udany tytuł i to tym bardziej na Next
Genie, gdzie grafika jest całkiem miła dla oka. Więc, no cóż, w przyszłym tygodniu wypuszczę dla Was pierwszy i być może ostatni, albo ewentualnie jeden z dwóch poradników mówiących o tym, jak szybko wybić się ponad przeciętność w tej grze. Poradników będzie na ten czas niewiele, no bo tak jak wspomniałem, tutaj do wybicia się ponad przeciętność naprawdę niewiele potrzeba. Ja osobiście odbieram to jako plus, no bo grając mecze nie muszę siedzieć na pełnym skupieniu, jakbym grał w finał o Mistrzostwo Świata, tylko po prostu mogę się bawić, a mi w graniu FIFA właśnie zawsze chodziło o zabawę, więc no cóż, ostatecznie nawet jeżeli jesteście graczami na Xboxie Series X, gdzie jak wiemy jest najmniej graczy i zastanawiacie się, czy wejść do elity, to ja wam to polecam i osobiście, nawet jeżeli będą tutaj kiepskie warunki sieciowe, będę wracać do elity w przyszłości po zakończeniu sezonu, bo też naturalnie z czasem powinno pojawiać się tu coraz więcej graczy i finalnie te warunki stopniowo z tego powodu powinny się poprawiać. Więc teoretycznie teraz może być już tylko lepiej i z tą optymistyczną myślą za chwilę was zostawię, a sam pójdę wygrać kolejne 3-4 meczów, żeby dzięki temu spaść w rankingu. Natomiast wcześniej, żeby nie było tylko tak, że za dużo słodzę, no bo w końcu my tutaj cały czas mamy do czynienia z FIFA, więc musimy się szanować, powiem, co moim zdaniem jest największym problemem tej gry, jeśli chodzi o Division Rivals, bowiem w komentarzach pod poprzednim filmikiem, gdzie pytałem, czy awansować do elity, pojawiło się wiele wpisów, że ktoś z was miał chwilowo dobrą formę i awansował dzięki temu na przykład do drugiej ligi, ale okazało się, że ta liga jest dla tego gracza za dobra i teraz ten rzeźnik kartomanii ani nie może z niej spaść, ani nie może wygrać żadnego meczu i rozegrał na przykład ze 20 spotkań bez ani jednego zwycięstwa. Ja niestety takich wiadomości dostaję od was coraz więcej, no i dlatego w mojej opinii, okej, elita, jeśli już ktoś do niej wejdzie, niech będzie stałą ligą, niech z niej nie da się spać, bo zresztą tam obowiązuje zupełnie inny system punktowy, więc elita niech zostanie bezspadkową ligą dla najlepszych graczy, no gdzie po prostu można zlecieć na dno. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe dywizje, myślę, że jeśli ktoś przegra z 5 meczów z rzędu, to powinien jednak spaść do niższej ligi, żeby móc odbudować swoją formę. W mojej opinii bez sensu jest to, że nie da się spaść. No i po drugie, te progi do awansu są zbyt wąskie, a dodatkowo bez względu na naszą formę nie powinno istnieć coś takiego jak boost do awansu. Bo przypominam, że jeśli wygramy, no nie wiem dokładnie ile, ale chyba 3 czy 2 mecze z rzędu, to włącza nam się bonus, dzięki któremu każde nasze kolejne zwycięstwo przesuwa nas w dywizji o 2 progi meczowe. No i takim sposobem ja od trzeciej ligi do elity, grając w miarę na poważnie, nie przegrałem dosłownie żadnego meczu, przez co zarówno wchodząc do pierwszej ligi, jak i do elity, cały czas miałem włączony ten podwójny bonus i przez to, że wszystko wygrywałem, zmuszony byłem rozegrać tak naprawdę połowę meczów, czyli niewielką liczbę spotkań, by doprowadzić do awansu na sam szczyt. I moim zdaniem, no to jest błąd. Nie powinno być żadnych bonusów, no bo jeśli ktoś jest dobry, to i tak grając po prostu nieco więcej meczów, prędzej czy później wejdzie do najwyższej dywizji. No a te bonusy sprawiają właśnie tylko, że czasem jakiś przeciętny gracz złapie chwilową formę, do tego akurat wczyta mu nieco słabszych przeciwników i to się kończy później tym, że taka osoba w sumie na dobrą sprawę przez przypadek awansuje do wyższej dywizji, w której ostatecznie nie potrafi sobie poradzić, więc patrząc po miesiącu gry, no to nie wiem, czy ze mną się zgadzacie, no ale to Division Rivals trzeba troszeczkę przebudować. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!